Cześć, z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak pobrać i zainstalować Shotcut, czyli darmowy open source'owy program do edycji wideo. A więc zaczynajmy. Po pierwsze, aby pobrać Shotcut, należy przejść na stronkę shotcut.org. Otwiera nam się taka oto stronka, no i tutaj u góry mamy link download, więc klikamy w tą opcję. I po kliknięciu mamy tutaj informację, że nasz system został wykryty jako Microsoft Windows na przykład. Natomiast jeśli to jest błędne, to możemy tutaj pobrać wersję na Linuxa, macOSa albo Windowsa, jeśli nasz system będzie błędnie wykryty. Jeśli został wykryty dobrze, tutaj poniżej mamy od razu instalki podane. Możemy albo pobrać Windows Installer, czyli instalator Windows, albo wersję portable, czyli taka wersja, która nie wymaga w ogóle instalacji, wystarczy ją wypakować na przykład na pendrive albo na dysk i możemy automatycznie ją od razu uruchomić, nie musimy nic instalować. Jeśli chcecie zainstalować, pobieracie tą wersję, jeśli nie, pobieracie tą wersję. No i teraz tak, jeśli pobraliście instalator, będzie to plik .exe. Należy na niego dwukrotnie kliknąć, w tym momencie rozpoczyna się instalowanie, jedyne co musimy zrobić to kliknąć next, 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 next i automatycznie Shotcut zostanie zainstalowany. Jeśli pobierzemy wersję portable, to będzie to wersja w formacie pliku zip i kiedy ten plik zip już pobierzemy, będzie on wyglądał właśnie tak i należy na niego kliknąć prawym przyciskiem myszki. I tutaj z listy wybrać Extract All, czyli jeśli macie po polsku, będzie to wypakuj wszystko. W tym momencie musimy tutaj wskazać, gdzie chcemy wypakować te pliki i klikamy wypakuj. W tym momencie wszystkie pliki są wypakowywane i kiedy się wypakują, będziemy mogli bez instalacji uruchomić program Shotcut. Za moment Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Kiedy już wypakujemy Shotcut, należy otworzyć folder, w którym go wypakowaliśmy. No i tutaj na liście wszystkich plików należy zlokalizować plik o nazwie Shotcut, będzie to plik .exe, czyli aplikacja i dwukrotnie na niego kliknąć. W tym momencie Shotcut będzie uruchomiony. I tak jak wspomniałem, jeśli korzystamy z wersji portable, nie musimy tego instalować, jest to automatycznie wypakowane do dowolnego folderu u nas na komputerze i będzie działał bez żadnego problemu i bez instalacji. No i w tym momencie uruchomiliśmy właśnie program Shotcut i na dziś to było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy udało Wam się zainstalować i uruchomić Shotcut i pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia.